Siema, z Torrentowy, teraz 231 odcinek sezonu 6. Let's go, lecimy dalej, to robimy, zdobywamy, wydobywamy nether. Debrisy. Halo, Tofik. Wcześniej 5 było, teraz w dzisiejszym odcinku. Teraz, no, tak przydałaby się większość, tak, chociaż poła 16 chociaż. I byłbym już szczęśliwy. I się nam już ostatnie łóżko, więc musimy iść po następne łóżko. Tak. Czyli już idziemy po łóżka. No niestety idziemy po łóżka i... robimy łóżka i tam. Mam kupić save'a przed wyruszeniem do netheru. Czy teraz to zrobię? Po tym odcinku pewnie. Zrobię kupię save'a. Kopię save'a netera, to bym robił zbroję tylko po to, żeby smok nie mógł nie wypychać mocno. To wiadome. I zobaczymy, czy w Minecraft'cie jest noc teraz na świecie, nie na neterze. Mamy który dzień już? 105. Ale nie wiadomo, w którym odcinku zakończymy te poszukiwanie i tak dalej. Endermanów i tak dalej, bo to trzeba wykonać. I no. Gdzieś tu bawełna i to. Nie mam już wełny, bo już się coś skończyło. A my idziemy dalej kopać. Nie przejmuję się tutaj nad wycieniem się, kłaść się spać. Pomyślałem znowu do netheru, kopiemy tymi łóżkami. I pewnie jeśli to nie tam, nie ma czegoś zadowanego, więc jakby owce nie mogą produkować tego, tej wełny. Więc no, jest tylko ja, jeśli tam ich blisko jestem, mo. Ale jeśli mam render distance taki, że dosięgam owce, to chyba one produkują, nie wiem. Nie wiem, jak to wygląda. Szczerze, w Minecraft'cie. Takim sposobem. I trzeba patrzeć trochę niżej tam, bo mam inaczej ustawiony monitor i tak dalej. Nie mój główny, tylko boboczny. I to już tam zmienię, jest ramienia i tak dalej. To takie wszystkie te pierdowate rzeczy. Jeszcze potki mamy. To jeszcze tutaj zobaczymy. Czy tutaj będzie coś ciekawego na to, żeby tutaj pokopać. Ups, niestety nie. Nie tam idziemy. Może jeszcze więcej debilsów będzie. Ja takie, bo tak minimum 10. Takie więcej. Nie ma debrisa, nie ma. A my już podkijemy. O, dobrze, zobaczyłem. Nie, wyrzucam, bo zrobię sobie jeszcze troszeczkę więcej. Się będę musiał. Teraz bym padł do ognia, a tak to nie. Tak to wpadłem do ognia, ale nie dostałem od podpalenia. Tyk. Niby nie ma lagu u mnie chyba. To mógłbym już znaleźć więcej debrisów, proszę was. Zaraz mi się skończą łóżka. Jakiś debris jakiś. A co teraz z bok pójść? Zobaczymy. I teraz pójdziemy w bok. Tutaj. Nie do końca, tylko pójdziemy teraz w boczek. I zobaczymy. Mamy tylko 3 łóżka już. F. Dla łóżek. Mm-hmm.
Lawa mi się wylała, a depisów jak nie widziałem, to nie widzę. Kurde. Ani jednego debrisa, ale wy serio? No 5 debrisów jak już zdobyłem, a teraz co? Nihuhu? Pięć łóżek i się nie udało. Seriously? Mhm, 10 łóżek i... Ostatnio tam zużyjemy. Jeśli tam nie zdobędę, no to... O, ile łóżek będziemy potrzebowali użyć? Je skraftować. Ile tam... Dlatego zapisałem. Save'a zrobiłem. Więc zaś się widzimy. Ją. Jesteśmy w takim małym ZW. To jest 1000 PS-ów. Łóżek się troszeczkę zrobiłem. Łóżek trochę. No nie dużo. Przewczym, ale dużo nie straciłem. Straciłem chyba buty i kilka potek, więc... Nie jest najgorzej. Troszeczkę poniszczałem i te... I... Poza ciekiem jakimś fartownie trafiłem jeszcze trochę deblisów. I... Cieszy mnie to, bo będę miał 10 czy 11. Spoko, robiłem teraz save'a na luzie, żeby... Tam gdzieś nie kupiłem debrisów, bo mogę to zrobić. Gdzie jeszcze były debrisy? Tu i to chyba tyle było. No, przecież ja tutaj... Przecież ja tu jakoś... LOL, przecież ja jakoś przeszedłem. Nie wiem. Mamy 13. Spoczko. Dużo nie straciłem. Nie jest tak źle. Myślałem, że dużo straciłem. Myślałem, że diamentowy kilo straciłem i... Że musiałem... O, zaczytać save'a. Nie, nie musiałem. Całe szczęście i się cieszę z tego. Tylko muszę buty zrobić sobie złote. Więcej łóżek. Mam nadzieję, że więcej w tym odcinku. Więcej tutaj... No, brawo, ja po prostu walnąłem tam. Dobrze, kilofa nie straciłem. To jest najważniejsze, więc... Zresztą to mnie tak mnie interesuje, że bardziej bałem się o kilof niż o to wszystko, oho. To, że mam dużo nagrać, to jest za co szczekać. Dogram kilka sekund i... Dobra, ja muszę otworzyć, więc teraz się widzimy. Dobra, jesteśmy już po... chyba widziałem komentarz, który ktoś schytał w tych schowkach znowu. Że tam, to co za serwek, czy tak, tak, ja grałem na skybloku jednym. I później powiedział, że bo tak chyba postanowiłem ci tak chyba kiedyś, gdzie mało mi interesuje, czy można trafić ten, nie wiem. Wcześniej to Minecraft mnie tak mało interesował bardziej, bo byłem młody i ktoś powiedział chyba 2 czy to 3 lata temu było, że sitowałem i jestem najgorszym typerem. Spoko, możesz się zauważyć, że jestem najgorszym typerem, ale patrz przez jakie względy ja to robiłem, przez ile... Ile lat temu było i jaki miałem głos, bo... Cecily, jak ktoś jest młody, no to każdy popełnia błędy. Może jestem dalej młody, że niedużo brakuje mi do 18, ale... Zawsze by typ chciał tylko mnie obrażać specjalnie po to, żeby... Nie wiem, czy on ogląda wszystkie odcinki, on chyba pyszał tylko ten odcinek i miał wywalone, co było zrobione, a co nie było zrobione i... Tak naprawdę... Nie wiem, on chyba nie zna życia lub nie powinien się tak wypowiadać, ale jeżeli minęło trochę czasu i ja się próbuję zmieniać, no to seriously, jeśli ktoś chce tylko uważać na to, że sorry, nie, jesteś najgorszym youtuberem i nie powinieneś w ogóle coś w tym stylu, bla bla bla. Może nie uważać za najgorszego youtubera, ale po pierwsze, jest, każdy może sobie powiedzieć o każdym youtuberze, czy jest dobry, czy nie. Ale jeśli patrzy pod względem tego kiedy to było i on teraz się zmienia, no to po nim... Dobra, rozumiem, on dalej tak może zachowywać się, że jest najgorszym, bla bla bla. Dobrze, rozumiem to, ale jak to będzie tak wytłumaczyć, że każdy się zmienia przez te lata i on powinien sprawdzić jeszcze
te najświeższe odcinki i tak dalej, że o, może się zmienił i jest inny. Nie, on tylko schitował to, co kiedyś było i serio, jeśli tak ma postępowanie takich hitowań, to jest śmieszne, bo jeżeli ktoś inaczej teraz robi, teraz się stara i tak dalej, no to teraz mówiąc o tym, że nie, na pewno on się nie stara, ma to wszystko gdzieś, to tak naprawdę to fajnie. Więc coś innego miałem powiedzieć, jeżeli on tak będzie uważał, no chyba tam się chodzi sobie na tylko moderatora, czy nie. Bo chyba kiedyś było, jak patrzę to moderatorzy mogli banować wiadomości takie lub coś w tym stylu. Nie wiem jak teraz było, albo jak zbanowałem, teraz nie pamiętam. Już. Ale powinien, jeśli zobaczy pierwszy raz kanał i on obejrzy sobie odcinek ten, nie pamiętam który teraz to mówił, bo to troszeczkę minęło. Chociaż że jestem najgorszy, dobra, może zobaczyć, ale powinien mu napisać jedną rzecz. Obejrzyj sobie najświeższe odcinki, gdzie jest teraz inaczej, gdzie teraz się kurna staram, nic nie robię, tylko siedzę, gram Minecrafta i z wami to robię wszystko, tak jak teraz wszystkie odcinki. On teraz uważa, że najgorszym bla 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 bla. Niech sobie uważa. Nie pod youtuberzy pod innymi względami też mogą być dla ciebie gorsi, a to wszystko na mnie, więc spoko, jeśli tak uważasz, no to uważaj sobie, ale pamiętaj, ja do hejtów mogę być przyzwyczajony, to jest tam jakieś nie. Mam tą podkę, tak. A. Tutaj niczego nie ma. Nie, nie ma. A spełnię podkę, będzie to przyszykowania się. Jest cało 15 sekund. Ja tu myślę, że to jest debris, kurna. Tak, myślę, że to jest debris, typowo. Boom. Ostatnią podkę pijemy. My to niedługo będzie o koniec odcinka. Tak naprawdę. Teraz wybuchło na większą skalę, ale dalej nie ma debrisów, halo. Ale tych debrisów nie ma, no mi się nie podoba, no. O. Tutaj to nie wybuchło, ale tutaj to nie będzie na pewno. Oprócz lawy. Więc niczego nowego, tutaj teraz się przekupiłem przez to. Bedrock, ale nie ma niestety brisów. Halo, debrisy. Może jakiś 1, 2, 3 debrisy? Chyba nie będzie. Szkoda. Przecież tego nie będzie. Rozumiem. Ale kupiłem sobie kilofon, bo mam po to kilof. Tak naprawdę. To na spokojnie później naprawię. Niczego problemu nie będzie z tym naprawianiem. O, złoto. Trzeba to wykopię. Czy coś jakiegoś zło... Debis jakiś będzie, czy tak... Cenne złoto. Chyba spoko, następne złoto, co wykopię tu zaraz tam.
Żaden problem z tym. Ile tego nie potrzebuję, to na pewno nie. Tyk, 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 tyk. Słyszałem Gasta. Gdzieś w tą stronę słyszałem go. Mocno słyszałem go w tą stronę. Oko mam. Mam tą. Potknę na fajerkę. Nie wiem, może się w tym korytarzu respi to by było też możliwe, ale jest mały ten korytarz, żeby się tak owo zrespił. Chciałem pewnie po następne łóżka już, ale pewnie ich nie będzie, to będzie problem. Debrisów mało mamy, może tam też znajdziemy debrisy, mam nadzieję, na tym odcinku pewnie. To już mam ta, to nie, już nie, o nie, ja straciłem tarczę. Oj. Chyba mam problem, to będę mógł tak stamtąd odbić. Tego chcę. Chyba chodzi o boksy. Lecimy stąd, idziemy po łóżka następne. Się podpali, no i dzieci, typie. Pójdziemy po następne łóżka i następne łóżko zobaczymy tutaj. Jeśli nie, no to w następnym odcinku jeszcze gdzieś pójdziemy indziej. Nie, ten odcinek, niby tutaj są 4 minuty zostały, już na 3. Dojście, wyjście, przejście. Tylko bym się zagrać, żeby to wykopać, bo tak to by się na mnie sfokusowała i ma jakąś kurczę zaczytowaną, nie wiem jak nawet jaką. Nie jest inaczej jak mam słuchawki, najlepiej chciałbym jeszcze mieć swój głos usłyszeć, ale to jest tam. Nie, tak się nie przehandluje. A nie, zabiera to. Jak się nie przyjmuję z tobą? Nie, to nie. Więcej dla mnie. No słuchajcie, dobrze Gasta. Jest pan Magma. Na więcej potek. Się na jednego hita tak naprawdę. No. Szybkie mu humorki zostawiamy. No my lecimy już do świata normalnego. Wstał 2 minuty, czyli nic nie zrobimy tak naprawdę tutaj już. Tutaj już nic nie zrobimy. Wreszcie normalny świat. Wow. Przejmijmy to wszystko to co mamy na sztabki. Przepraszam, to w sumie można już. Why not? Będą już. Całe będzie troszeczkę na dnie z 2-3 sztabki. Zaraz się dowiemy. Tu muszą być 4. Pewnie na tym odcinku już nie zdążymy przepalić. Taka będzie. Ale pewnie lepszymy z bro. Mam drewno? Mam. To jest, zrób mi. Smithing table. Będę miał już na ulepszenie. Tego mi nie mogę nawet przedłużyć. Zobaczymy. Już będziemy ulepszać zbroję na netherite'ową. Cały set to wtedy będzie. Może teraz skill off wezmę. No w sumie
Mógł teraz zrobić kill off. I tak się naprawił mendingiem go. Więc to jest łatwiej jeszcze. Pewnie. Dawaj, no. Dawaj mending. Dawaj na mendingę. No możemy. Tyk, tyk. To jest już kill off, bardzo duży. Tutaj niby jeszcze jedno ulepszenie, czyli teraz by były spodnie, czyli jeszcze tak 4, 8, 12, 16 chyba około tego by było. No, jeszcze przerobimy te spodnie, przerobimy i na samym odcinku lecimy tam z kill off, a później jeszcze będzie mał miał kill off. Ten następny kill weźmie. Tyk z kelatą. Dobra. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.